Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Moi drodzy, w tamtym tygodniu nie było żadnego gameplaya, ani z Heroesów, ani z niczego. No, dlatego, że po prostu tutaj, wiecie, robiłem poza streamem, bardziej poza nagrywaniami itd. itd. dalej w wolnym czasie. Tą misję tak, żeby tutaj przejść to wszystko przez te wszystkie zamki, które tutaj się znajdują tutaj i tutaj. No i mamy tutaj ostatniego już przeciwnika do załatwienia, czyli tą Tamikę, nie? Także, no cóż, trzeba lecieć. No, już drogę ma pewnie zablokowaną, więc atakujemy. Rozpierdalamy ją szybko. Idziesz ty tutaj, ty tutaj. Ty możesz przyjść tutaj, generalnie. Ty idziesz ty tutaj. Ale słuchajcie, to nie wszystko, jeżeli chodzi o tego przeciwnika. Bo generalnie trzeba znaleźć eliksir, nie? Tak czy nie? Dobra, dodatkowa tura, świetnie. Idźmy dalej. Cyk w nich. Cyk. No i zajebiście, elo. Już po tobie. Niebieski przegrywa. No i bardzo dobrze. Chuj mu w dupę, bo był bardzo trudny do rozwalenia wcześniej, a teraz już jest o wiele lepiej. Dobra, czyli tak, czyli my już tutaj wchodzimy tym moim wojskiem w to miejsce i odświeżamy tą całą mapę, nie? Najważniejsza rzecz, odświeżanie całej mapy w tej chwili. Mamy już te jakby niby wolne, także nic się już tutaj najzwyklej w świecie nie będzie się działo groźnego, nie? Od strony przeciwnika, bo przeciwnika już nie ma, zniknął z powierzchni ziemi. Dobra, czyli tak, czyli trzeba znaleźć eliksir, które pewnie nas zamieni w smoka. Tu zabijamy tego smoka oczywiście. I co? I szukamy dalej tego, nie? Czyli tak, czyli ty możesz tutaj pójść. Gdzie ta postać jest? Tutaj, tak? To niech ona tutaj już pójdzie. A ty już sobie tutaj pójdź. No, niestety ten mój kilku bohaterów zginęło niestety przez niebieskiego pajaca. Ale dało się jakoś tu uratować, nie? Dało się to jakoś ratować. Także nie było już problemu. Dobra, tutaj bierzemy te wszystkie te kopalnie, tu stoimy dalej w miejscu. Nowy tydzień widzę, bardzo fajnie. Ty lecisz już tutaj, a ty lecisz, czekasz tutaj, tak po prostu, nie, na nią. Możesz tutaj pójść i tyle. Co jeszcze? Odkrywaj dalej to wszystko. Ty możesz jeszcze pójść gdzie jeszcze? Tutaj bardziej, nie?
Ty idziesz ty tutaj. O, kopalnia kolejna, super. Dobra. Tu jeszcze, o właśnie, tu jeszcze nie odkryłeś. Bo tam też jest podziemie, jakieś przejście. No i teraz tak, ty stoisz tutaj. Ty dajesz to wszystko. O właśnie. I teraz będziesz mogła pójść na dół. A ty lecisz od razu na górę. Tutaj lecisz. A ty lecisz sobie tutaj, nie? Koniec tury, wiadomo. Do góry lecisz dalej. A co dalej jeszcze? Ty oczywiście tutaj. Ty tutaj. A ty tutaj. Krywasz to miejsce. A, minotaury tylko. Czyli nic ciekawego. Dobra. Gdzieś jeszcze? Muszę odkryć. Tu już idzie ten typ. A tutaj jeszcze, tutaj już idzie też. Tutaj jeszcze, o proszę. Czyli mogę też stworzyć jakąś tam postać, prawda? Niech sobie ją stworzę razem ze smokami, no bo jak żeby inaczej. Czemu by nie? Okej. Zrobione i jeszcze tutaj odkrycie potrzebne. Dobra. Niebieski namiot. Musi się wczytać niestety to wszystko. Okej. Dziewiątka, niech będzie. Dobra. Tak, chcę przekroczyć tą granicę. No i lecimy z kolejnymi typami. Moi zwiadowcy odkryli nowe, dziwne, niespotkane dotąd smoki. Gdy tylko zakończą tę kampanię, spróbuję nakłonić kilka z nich do współpracy. Dobra, jeden pokonany. I tutaj mamy kolejne smoki, upiorne smoki nawet. No nieźle. Ościane i upiorne. To niezły team, muszę przyznać. Ale ja ich tutaj spowolnię szybko. Mogłem tutaj za bardzo nie podchodzić, wiecie? To był chujowy pomysł. Cofnij się, lepiej. O, tak myślałem niestety. Battle, wczytaj. Battle, battle. Nie ma tutaj tracenia wojsk, przykro mi bardzo. Dobra, dobra. Okej. Super. Broń się, bo ty nic nie zrobisz. Okej, i napierdalaj w nich. Ostro. Okej, ładnie poszło, tak jakby, niby. Dobra. Teraz tutaj twoja kolej. Ładnie. Mogło być lepiej. Dobra, ładnie tutaj też poszło. Tutaj zabijam. Tutaj walę po ryju, nie? I tutaj zabiję? Prawie, blisko. Dobra, git. O wiele lepiej poszło. No i co? I lecimy tutaj dalej. Zobaczmy najpierw to miejsce, co tam jest, generalnie. Wiecie, może wam się wydawać, że tutaj minimalizuję, w sensie... No tak, no minimalizuję tylko po to, żeby sprawdzić, kto tam wszedł na czat, nie? Na mój. Także...
Co my tutaj mamy w tym miejscu? O, nic ciekawego, bo przecież wszystko jest splądrowane przez niebieskiego. No tak, rzeczywiście. Tutaj? Kryształowe smoki. Duchy legendarnych rycerzy. Przepuszczą tylko tego, kto będzie dostatecznie godzien tego zaszczytu. Aby udowodnić, iż to właśnie ty musisz pokonać kryształowe smoki w północno-zachodniej części podziemi. Okej. To już wszystko jasne. Watacha upionych smoków. No tutaj też będzie trudno, nie? Ich pokonać. 183, wow. Spowolnienie leci na nich. Czekaj, czekaj. Broń się. Okej, teraz możesz ich walnąć. O, bardzo dobrze. Bardzo ładnie się podstawiliście. Super, wam to wyszło, nie? Blisko. Co mi tutaj zrobił? Starość. Co mi to daje, ta starość? Nie wiem. Daję tutaj rozpierdolę szybko i tak. No, blisko. Tutaj trzeba jebnąć. Na raz, okej. Okay. Tutaj na dwa. Jela. Dwa mantikory, bardzo spoko. Lecimy dalej. Tutaj odkrywamy cały czas, non stop. Co jeszcze? Tutaj możesz wejść. A, i tutaj mamy kopalnię złota, plus jeszcze... Aha, już splądrowaną smoczą utopię, niestety. Szkoda. No to chyba to tyle, jeżeli chodzi o odkrywanie wszystkiego, co się da w tych miejscach. Także, no cóż... chyba nie będziemy tutaj przedłużać i będziemy sobie tutaj już powoli napierdalać w te... spory dalej, nie? No. Także... cyk i lecimy dalej. Dobra, co na dole mamy? Zielone smoki. Horda zielonych smoków. Upione smoki pokonane, także mogę na nich lecieć już od razu. Oczywiście lecimy mniej więcej w taki oto sposób. Żeby tutaj ze mną ten chuj nie zaczynał. I tak. Łańcuch piorunów da radę. Coś tam da radę, ale nie za bardzo. Nie chciałbym tutaj oberwać. Dobra, jebnijmy tutaj. Okej. Okay. I jeszcze tutaj dodatkowo powinno być żądza krwi na nich, na wszystkich, nie? Okej, okay, to już jest git. Bez strat. Poszło genialnie. Doświadczenie, ponieważ już mamy w chuj złota i tak. Także... lecimy tutaj dalej z tym wszystkim. W ogóle, które tutaj przychodzą? Aha, jej dwaj najlepsi towarzysze, tak? Czyli kto taki przychodzi? Aha, Lorei i Alamar, okej. Okay. Fajnie. Dobra, tutaj mamy czerwone smoki, tak? Tak. Bez strat, proszę. Lis. Rozpocznij bitwę. Czy ja mogę zarzucić przyspieszenie, czy żądzę krwi? Żądza chyba krwi będzie lepsza. Jebnę tutaj. A, tutaj będzie kiepsko chyba. Dobra, git. Chociaż i tak mogłem jebnąć tutaj jakieś przyspieszenie, nie? Sprawdzę ktoś... a dobra, nieważne. Kolejny nowy tydzień, zbieramy tutaj
Surowce? O, nowy poziom. Fajnie. Plus jeden do obrony. Więc tak, generalnie jeżeli chodzi o moją postać, to wygląda to mniej więcej tak. Mistrz mądrości, mistrz magii, mistrz ziemi, mistrz nauki, mistrz ataku, mistrz logistyki, taktyki. No i to wszystko. A reszta to zebrane po wrogach. Hełm boskich mocy, naszyjnik boskiej mocy, kolczyka ze smoczych łusek, pierścień życia, ognisty język czerwonego smoka, mieszek złota, wóz drewna, kula many, która daje plus 3, koniczynka, nagoleniki, zaklęty płaszcz, kuklerz króla gnoli, klękawice jeźdźca, no i to tyle. A reszta to, jak sami widzicie, same jakieś duperela, nie? Klejnot 1. Zwiększając wiedzę, to też to jest słabe od tego, nie? Dobra. Lecimy. Złote smoki muszę pokonać, żeby się dostać w to miejsce. Dobra. Będę o tym pamiętał. Czarodziejskie smoki, żeby się dostać do rdzawych smoków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to są za smoki w ogóle? Tu kryształowe smoki, nie wiadomo, co one dają też. Trzeba tutaj lecieć na dół, nie? A tutaj raczej. Tak, tutaj. Złote smoki teraz. Horda smoków. Oczywiście bez strat powinno wyjść. Okej, i lecimy. Przyspieszenie lepsze będzie dla niego. Ten już pada. Aha, ten niestety obrywa mocno. To bardzo. Trzy chimery. To już lepsze to było. No, coś tam straciłem tych harpi. Szkoda. Dobra. Niech będzie tak, jak jest. Zaklęty naszyjnik, mieszek złota i to wszystko. Doświadczenie weźmiemy. A, i tutaj muszę iść na czarnego smoka już. Dobra. Mnóstwo smoków. 44 smoki, tak? Dobra. Dobrze wiedzieć. Rozpocznij od razu. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak tutaj. Właśnie. Trzęsienie ziemi nic też nie da. Może nie wiem, jakieś ruchome piąski też nic nie da. Precyzja też. Też to nic nie da. Rządza krwi byłaby zdecydowanie lepsza na ich nie. Także. Dobra, jeden padł. Fajnie poszło. A, morale poszły do przodu. Szkoda. Dobra, git. Chyba git. Dobra, git. Doświadczenie. Pieścień płonącej siarki. Dodatkowa siarka dziennie. Chyba akurat spoko niż to, nie? Weźmy to. Dobra. I teraz tak. Gdzie tutaj powinien być? Chyba tutaj, nie? Tak, tutaj będzie. Teraz tutaj muszę pójść. Dokładnie. Teraz czarodziejskie smoki. Co one tutaj robią? Ciekawego. Zobaczmy. 16 czarodziejskich smoków. Czy one są jakoś odporne? Jakoś 20-20?
No one są gorsze od tych czarnych smoków, nie? Ale rzucają czary ofensywne. Ciekawe. Bardzo ciekawe te smoki. Ajajaj. Okej. 48, no to już mało dają, nie? O, tutaj trafił. Tym płomieniem. Aha, i po prostu tak, tak rzucają sobie czary ofensywne typu, nie wiem, błyskawica i nie wiem, co jeszcze tam jest, kula ognia i tak dalej. Tak? Okej. Okay. 10.43, spoko. Dawaj to. Dawaj to. Kula sztormów, co to jest? W ogóle. Zwiększa uszkodzenia zadawane przez zaklęcie magii wody. To jest spoko. Wezmę to. Dobra. Leci dalej. Kolejny tydzień. A my sobie zwiększamy dalej doświadczenie. Dobra. Wracamy smoki. No tutaj mocno zdały. 30-30 są lepsze od czarnych smoków. Okej. Okay. To trzeba być ostrożnym z nimi. A, i one są szybsze od tych czarnych smoków, prawda? Właśnie. Co one tutaj robią? Pluje kwasem. A kwas pewnie im chyba zadaje życie, nie? A, mogę je spowolnić. To fajnie. Dobra, ty już leżysz. Ty prawie. Okej. Okay. A, nawet jak walnę mu po ryju, to i tak oberwę dwa razy, nie? Dobra. Spoko, poszło. Topu centaura. Doświadczenie. Amulety. Jakieś płaszcze. Jeden kryształ dziennie. To nie odzieję przed zaklęciem błyskawica i łańcuch piorunów. A to jest słabe. Wolę mieć plus 3 do wszystkiego niż... niż jakieś perele. Tak, chcę przejść. No i kryształowe smoki zostały. Generuję kryształy. Ci co, jeżeli mam w armii, to mogę mieć kryształy generowane? Co tydzień? Nie wiem, co dzień? Jak to działa w ogóle? Kryształowe smoki. Nie wiem. Spowolnienie działa na nich. Dobra, 40-40. No to już są ogromne staty. Bardzo ogromne. Jak na takie smoki, nie? Do przodu. Okej. 5-5. One mają 800 życia. O kurwa. Mocarne te smoki. Bardzo mocarne. Dobra, trzeba tutaj walnąć po ryju im wszystkim. Dobra, jeszcze tutaj. No już są słabe. Dobra, git. No i tutaj podchodzi, dobra. No i już po nich. Zero straty czarnego smoka. To już jest na plus. U mnie. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak i tutaj też tak. Dobra. No i zostało nam tylko ostatnie. Ostatnia rzecz do zrobienia tylko, czyli wzięcie, czy tam
po prostu tego eliksiru, nie? Puszka Pandory po prostu nam daje coś takiego, że albo walczymy z jakimś tam przeciwnikiem, albo po prostu nam coś daje, tak? Te jaskinie sprawiają wrażenie, jakby wyrosły wokół starożytnego, bogato zdobionego puzderka. Czy chcesz otworzyć puszkę? Trzeba było to przewidzieć, czeka cię walka. O, ze wszystkimi będę walczył, dobra. To się trzeba skupić. A ten będzie szybszy ode mnie, okej. Dobra, spowolnienie na niektórych tylko i wyłącznie. Czyli tutaj muszę walnąć albo tutaj. Nie no, wolałbym tutaj jebnąć, nie? Niech szybciej padnie ten smok w końcu. Dobra, jeden smok niestety stracony, ale to nic. Dobra. Kolejny smok stracony. Dwa smoki nawet stracone, okej. Dobra, o, jebnął tutaj mocno. Dobra, transmojatura ludziska, okej. Zabijamy ciebie szybko, ciebie też. No i zostały tylko te nowe smoki. Ajajaj, 18, dużo pracy. Ogólnie ten smok różne czary wali, nie? A, i jeszcze ma 500 wytrzymałości, 500 punktów życia. Także to też sprawia, że one są też jakoś wytrzymałe, prawda? Dobra, rozwalony w końcu. Ajajaj. Aż 1620. Pewnie to jest zależne od życia, nie? Dobra. Rozwalone wszystkie smoki. Gratulacje, odnajdujesz fiołkę smoczej krwi i wygrywasz. Mutale odnajduje skarb. Fiołka smoczej krwi. Wszystkie smoki pod twoją komendą dostają plus 5 do ataku i obrony. Fajnie. No i tak to zrobiłem, moi drodzy. Także zapisujemy oczywiście na swoim save'ie standardowym. No i co? No i co, moi drodzy? Kończymy na dziś. Sądzę, że tak szybko, ale po prostu trzeba coś porobić poza streamem. Także słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete już za tydzień.